Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Pandemia COVID-19 zmieniła całe nasze życie, zmieniła cały świat. Wszystko jest inne. Jedyne to, co się nie zmieniło, to działania opozycji w Polsce. Zgłoszony przez Państwa wniosek jest całkowicie bezzasadny, niemerytoryczny i niepoważny. Ten wniosek całkowicie nie ma sensu. Po raz kolejny nie macie nic do zaproponowania. Nie macie nic do zaproponowania poza atakiem. Gdy pan prezes Jarosław Kaczyński miał zostać wicepremierem, wy jeszcze zanim odebrał oficjalnie nominację, już chcieliście go odwołać. Tak dla zasady. Nieważne za co, byleby tylko była polityczna awantura. To najlepiej pokazuje, czym w istocie jest ten wniosek. Nic się nie zmieniliście. Jesteście nadal totalną opozycją. Bez pomysłu, bez woli wsparcia państwa, z jedynym programem – odsunięcia PiS od władzy. W waszym wniosku nazwisko Kaczyński pada blisko 50 razy. Polska czy Polacy znacznie, znacznie mniej. To jest najlepsze podsumowanie, o co w tym wszystkim chodzi. My zajmujemy się sprawami Polaków, rozwiązujemy ich problemy. Wy niezmiennie zajmujecie się prezesem Jarosławem Kaczyńskim oraz Prawem i Sprawiedliwością. Nie ma żadnych wątpliwości, Wysoka Izbo, że sprawy bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa obywateli są dla naszego lidera niezwykle ważne, szczególnie w tym czasie szczególnym pandemii. Ciężar działania poszczególnych resortów spoczywa na konkretnych ministrach, a funkcja, którą pełni pan prezes Kaczyński w rządzie, jest potrzebna, by była należna koordynacja i współpraca. Te spójne i sprawne działanie jest dziś bardzo potrzebne. Jest bardzo potrzebne jak nigdy wcześniej i daje to konkretne efekty. Dziś wszystkie służby współpracują i współdziałają i wspierają się w działaniach, szczególnie w tym szczególnym czasie pandemii. Mówiąc o bezpieczeństwie, warto przypomnieć to, co się działo w roku 2015 i wspomnieć o działaniach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tym względzie. To właśnie wtedy pan prezes Jarosław Kaczyński jako pierwszy miał odwagę sprzeciwić się przymusowej relokacji migrantów, na którą zgodziła się ówczesna Platforma Obywatelska. Wszyscy to pamiętamy. Pamiętamy te słowa, te zapewnienia liderów Platformy Obywatelskiej. Przyjmiemy każdą ilość. To właśnie pan prezes Jarosław Kaczyński na tej sali przestrzegał przed negatywnymi skutkami takiego działania. Dziś widzimy, kto miał rację, ale ileż wtedy było ataku, ileż wtedy było nienawiści. Szanowni Państwo, to właśnie pan prezes Jarosław Kaczyński uchronił Polskę przed takimi wydarzeniami, jakie mieliśmy, jakie widzieliśmy we Francji, jakie widzieliśmy w Niemczech, jakie widzieliśmy w innych krajach zachodniej Europy. Jeżeli mielibyście odrobinę honoru, to dziś przeprosilibyście za tamte ataki. Od marca 2020 roku w działania związane z pandemią zaangażowanych było ponad 20 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś to ponad 6 tysięcy żołnierzy ochotników, którzy działają, którzy wspierają, współpracują z policją, służbą zdrowia, strażą pożarną, żandarmerią. Dziś trudno sobie wyobrazić istnienie i takie działania bez Wojsk Obrony Terytorialnej. A co robiła Platforma Obywatelska? Wyśmiewaliście żołnierzy ochotników i całą formację. Nazywaliście ich wojskiem weekendowym. Mówiliście o tym, że to niemożliwe, żeby tym żołnierzom powierzyć cokolwiek poważnego. Jeżeli macie choć odrobinę honoru, to dziś powinniście przeprosić za tamte nikczemne ataki na całą formację Wojsk Obrony Terytorialnej. Plan bezpieczeństwa dla Polski, jaki wprowadza w życie pan prezes Jarosław Kaczyński i rząd Zjednoczonej Prawicy, to wymierne liczby i rzeczywiste działania. Obserwowałem to podczas pracy jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Podziwiam pracę polskich policjantów, bohaterów czasów pokoju. Dzięki ich ciężkiej pracy i profesjonalnej pracy Polska jest bezpieczna, obywatele są bezpieczni. To właśnie dzięki takiej polityce naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego zdecydowana większość obywateli czuje się bezpiecznie. Równie wysoko było niedawno zaufanie do policji, ale niestety dziś to zaufanie jest przez was niszczone. Tak, przez was. Chciałbym to jasno powiedzieć, że ręka podniesiona na policjanta to ręka podniesiona na polskie państwo. I wy braliście w tym nikczemnym ataku udział. Jest mi za was wstyd.
Każdy ma prawo do wyrażenia niezadowolenia. Na przestrzeni ostatnich lat policja każdą taką manifestację ochraniała, bez względu, jakie były poglądy głoszone podczas takich manifestacji, ale nie w czasie pandemii, bo to jest zagrożenie. Szanowni Dziękuję. Państwo, chciałbym podkreślić, że musicie się nauczyć, że wykonywanie mandatu posła nie polega na tamowaniu Panie ruchu pośle. Na ulicy, na przepychankach z policją. Żadna legitymacja nie zwalnia od przestrzegania prawa. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym zaapelować do opozycji i powiedzieć jasno, że nie poprzemy tego wniosku. Ten wniosek jest całkowicie niezasadny, bezpodstawny i moja rada, mniej o prezesie Jarosławie Kaczyńskim i Prawie o Sprawiedliwości, a więcej o Polsce. Dziękuję bardzo.